Zapraszamy Was w malownicze, tajemnicze i nieoczywiste zakątki Gursowich, do gminy Pieszyce. Miejscowość położona u podnóża Wielkiej Sowy jest doskonałą bazą do wypadu zarówno na górskie szlaki, jak również do wielu atrakcji, które znajdują się w okolicy. Największym zainteresowaniem turystów cieszą się głównie szlaki na najwyższy szczyt, Wielką Sowę 1015 metrów nad poziomem morza, prowadzące z trzech przełęczy – Sokolej, Jugowskiej i Walimskiej. Na szczycie stoi świeżo wyremontowana 25-metrowa wieża widokowa z 1906 roku, wybudowana na cześć pierwszego kanclerza Rzeszy, Ottona von Bismarcka, który odegrał wiodącą rolę w procesie zjednoczenia Niemiec. Wielka Sowa to turystyczne zagłębie Sudetów Środkowych i obowiązkowy punkt sowiogórskich wycieczek. Z wieży rozprzestrzenia się przepiękny widok na okolicę. Karkonosze ze Śnieżką na czele, Śnieżnik czy też wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu. Gmina Pieszyce to także świetny azyl, w którym można w ciszy odetchnąć od codziennego zgiełku, ciesząc jednocześnie wzrok pięknymi obrazami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz widokami niejednokrotnie zapierającymi dech w piersiach. Rosnący trend aktywnego spędzania czasu wolnego przyciąga w Gursowie coraz więcej turystów uprawiających sport. Trasy zlokalizowane wśród niepowtarzalnych krajobrazów przyciągają zarówno amatorów, jak również zawodowców, dla których dziewicze tereny gminy Pieszyce i Gursowich stają się ciekawą atrakcją i wyzwaniem. Fanom rowerowego szaleństwa polecamy trasę Single Track Kamionki. To wąskie ścieżki leśne, zmodernizowane i przebudowane specjalnie do jazdy rowerem MTB. Składają się zarówno z sekcji prostych, jak i technicznych, wolnych i krętych, ale też szybkich. Nie zabraknie tu stromych podjazdów i zjazdów. Trasa w kamionkach prowadzi trawersami szczytów okalających Dolinę Kamionek w otoczeniu pięknej i dzikiej przyrody, pośród licznych form skalnych i starych sztolni górniczych. W okolicy Kamionek są dobre i stosunkowo liczne odsłonięcia w formie skałek i starych sztolni górniczych. Śladem dawnych wyrobisk kopalnianych w Kamionkach, funkcjonujących u podnóża Wielkiej Sowy już od drugiej połowy XV wieku, wiedzie ścieżka turystyczno-historyczna. Ciekawe tablice tematyczne przybliżą Państwu historię Kamionek oraz szczegółowy opis kopalni i ich przeznaczenia. Poznacie Państwo także metody wydobywania kruszywa i narzędzia górnicze. Region Nowa Paka leży pomiędzy ważnymi obszarami turystycznymi – Czeskim Rajem i Karkonoszami. Najstarsza wzmianka o mieście Nowa Paka, zwana pierwotnym Paka Mlada, pochodzi z 1357 roku. W XIX wieku miejscowość ta rozrosła się i stała się ośrodkiem ruchu czeskiego odrodzenia narodowego w południowej części Podgórza Karkonoskiego. W omawianym okresie Nowa Paka zanotowała również rozwój przemysłowej produkcji włókienniczej, która nawiązywała do dawnych, lokalnych tradycji. Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym miasta jest barokowa świątynia Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowana na początku XVIII wieku przez zakon świętego Franciszka z Paoli. Powstanie kościoła wiąże się z legendą o znalezieniu cudownej figurki Matki Boskiej w pobliskiej kopalni Złota Stupna. Obiekt zaskakuje bogatymi, cennymi zdobieniami nawy, którą stworzyli czołowi ówcześni artyści. Innym znanym tutejszym zabytkiem architektonicznym jest neorenesansowy dom Sucharda, który wybudowano w latach 1895-1896 na zlecenie Antonina Sucharda juniora. Dekoracja budowy jest dziełem m.in. Mikolasa Aliesa i członków znanej rzeźbiarskiej rodziny Suchardów. Ta ostatnia zasłynęła z tego, że od 1770 roku, gdy urodził się Jan Sucharda senior, aż po dziś dzień w zasadzie każdy z jej przedstawicieli był artystą sztuk pięknych.
Tuż po założeniu nowej paki powstał w niej browar, który jednak spłonął wraz z całym miastem w 1563 roku. Dzięki długotrwałym dążeniom miejscowej ludności w 1870 roku wytwórnia piwa wznowiła działalność. Jej produkcja do dziś opiera się na tradycyjnych procedurach, wysokiej jakości surowcach, własnej wodzie oraz słodzie. Tutejsze piwo jest sprzedawane w Czechach, ale eksportuje się je również aż do 35 krajów świata. Nowo wybudowany kompleks Paleoparku wraz z nową ścieżką dydaktyczną prowadzącą od Skarbca Kamieni Szlachetnych zapoznaje zwiedzających z historią Ziemi oraz rozwojem życia na niej. Podczas zwiedzania przechodzimy stopniowo od najstarszych okresów z najprymitywniejszymi przedstawicielami świata zwierząt aż po dzisiejsze czasy ze współczesnymi nam stworzeniami. Każdy przystanek na ścieżce poza tablicami informacyjnymi zawiera modele lub repliki skamieniałości fauny i flory z dawnej epoki. Szlak kończy się w Paleoparku. Tutaj łączy się z kolejną częścią kompleksu poświęconą skamielinom na terenie globalnego geoparku UNESCO Czeski Raj, w którego skład wchodzi nowa paka. Dla zwiedzających przygotowano zadania, w ramach których mogą w praktyce sprawdzić, jak wygląda praca geologa, szlifierza lub poszukiwacza i spróbować swoich sił na przykład w płukaniu minerałów, cięciu oraz szlifowaniu kamieni półszlachetnych czy odkrywaniu skamieniałości. Region Nowa Paka urzeka swoją glebą w kolorze hematytu oraz kształtami wzgórz kryjących w sobie paśniowe skarby w postaci kamieni szlachetnych czy też skamieniałych pozostałości roślin i drzew. Jest to miejsce unikalne, niejako odrębne, z pięknymi widokami na okolice, a przy tym pełne tajemnic. Wszystko to sprawia, że krainę tę umiłowali sobie artyści oraz wizjonerzy. Bohuslawice zostały po raz pierwszy wspomniane na piśmie Fundacji Kościoła w Dobrusce z 1361 roku jako własność Mutiny z Dobruski. Przez miejscowość przepływa Bohuslawicki potok z kaskadą stawów rybnych, które powstały na przełomie XIV i XV wieku. Do zabytkowych budynków miejscowości należy neogotycki kościół Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich, odkupiony przez gminę w 2011 roku i w ciągu kolejnych 2 lat zrekonstruowany. W 2015 roku fachowemu remontowi oddano organy. Ten wyjątkowy instrument budowniczego organów Ladisa Wazy z Prewowa został prawdopodobnie zbudowany w 1899 roku, kiedy to kościół został uroczyście otwarty. Gotycki kościół katolicki świętego Mikołaja, pochodzący z XIII wieku, został przebudowany w 1687 roku. Obok kościoła stoi dzwonnica, a jej duża wieża powstała w 1605 roku. Zegar na tej wieży jest darem Zamku Nowomiejskiego z 1849 roku. W Bohuslawicach, w budynku Urzędu Gminy i w przyległym parku powstało Centrum Geologii z okresu Kredy z ciekawymi eksponatami z okresu Mezozoiku i replikami rzadkich skamieniałości o charakterze reliefowym. Na terytorium gminy Pieszyce i Bohuslawice oraz miasta Nowa Paka znajdują się istotne zasoby geologiczne i historyczne. W ramach wspólnego projektu powstał szlak tematyczny o nazwie Czesko-Polskie Ścieżki do Prehistorii, którego utworzenie połączyło terytoria wszystkich trzech partnerów. Szlak skupia się na atrakcjach geologicznych i przyrodniczych. Każdy z partnerów przygotował przestrzenie wystawiennicze. Zapraszamy Was w te malownicze tereny, by szlakiem prehistorii odkrywać dziedzictwo geologiczne i kulturowe Bohuslawic, Nowej Paki oraz Pieszyc.